накосил, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мieszать эти облака. Siemanko wszystkim na naszym kanale. Kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowość, którą dostałem od Piro Polska, za co oczywiście gorąco dziękuję. Są to fontanny plus miny. Kaliber 50 mm i kaliber 75 mm. Teraz przejdźmy sobie do opisu produktu Fontan plus Mine 50 mm. Taki wyrób z 2017 roku, kategoria F3. Muszę przyznać, że produkt jest dość ciężki i na Piro Polska kosztuje 40 zł. Mamy certyfikat CE i łączną gramaturę 72 gramy neku. I mamy tak, efekt pisk plus fontanna plus mina. Więc jeśli ktoś lubi piskliwą pirotechnikę, tak jak rakiety Scream czy petardy Scream, co najpierw piszą, potem wybuchają, no to prawdopodobnie ten wyrób pirotechniczny będzie skierowany do takich osób, co lubią po prostu pisk. Zróbmy sobie malutki unboxing. Zobaczmy, jak to wygląda w realu. Dość ciasno zapakowane. Otwieram za stołem, żeby się nic nie wysypało. Coś tu szeleści. Jedna sztuka sama w sobie nie jest dość ciężka. Mamy ląd podstawowy, lądu rezerwowego nie ma. Nie będę tego otwierał, bo tutaj widzę coś tam jakieś. Coś tu się sypie, jakieś trocinki są. Nie będę nic z tego ruszał, bo nie chcę tutaj sobie nabrudzić. Jeśli chodzi o jakiekolwiek informacje na samej takiej fontannie plus mina, nie mamy żadnej informacji. Jeśli chodzi o tubę, no to faktycznie mamy 50 mm. I zobaczymy po odpaleniu, jak to się prezentuje. Teraz weźmy się za kaliber 75 mm i tutaj są już naprawdę dość ciężkie dwie lochy. Mamy certyfikacik CE, data produkcji 2017 rok i tutaj mamy 96 gramów. To w przypadku tej małej mieliśmy tej gramatury 72, no to troszeczkę tych gramów więcej jest. I za takie dwie wielkie lochy trzeba zapłacić 55 zł. Muszę z Piropolską się dogadać, żeby dał jakiś kod rabatowy. No wtedy będziecie sobie taniej taką pirotechniczkę zamawiać. I zróbmy sobie malutki teraz unboxing tego. No i powiem wam, że to wygląda dość fajnie. I sama w sobie jedna jest zdecydowanie cięższa od tej mniejszej. Kaliber 75 mm. Czyli teoretycznie można z tego strzelać szelkami trójkami. Oczywiście nie polecam, jeśli komuś by przez przypadek w łapy się dostała taki wyrób pirotechniczny jak szelka 3-calowa, to nawet nie myślcie, żeby z takiego czegoś się odpalać, bo żeby odpalać pirotechnikę profesjonalną, potrzebujemy profesjonalnego sprzętu, a nie zamienników, bo nie daj Boże coś by poszło nie tak, to możecie przypłacić to nawet życie. Dwie dość ciężkie baryłki mamy, zobaczmy sobie, mamy lącik, tu jest coś dobrze mocno ubitego. Kusi mnie, żeby otworzyć. Chyba jedną nawet otworzę, bo nie byłbym sobą, gdybym tam nie zajrzał. Na chwilę obecną wygląda to w taki sposób. Tu mamy dość dużo trocin. Te trociny są pewnie wypełnieniem. Coś tam dalej jest schowane. Zobaczymy, tutaj jakieś trzy rureczki się prezentują. Zobaczymy, odpalimy. Jedną odpalę sobie z bliska, później drugą odpalę sobie z daleka. Najpierw wytestujemy dwie mniejsze, raczej odpalimy małą, dużą z bliska i potem małą i dużą z większej odległości, żeby zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Ale kochani, to jeszcze nie wszystko, bo mianowicie dostałem jeszcze taki Piro Bayer, taki bonusik dla zabawy. Są to jakieś żabki. O dziwo posiadają aż 26,4 grama mieszanki, kategoria F1. Oho, pociągnąłem i ląd wypadł. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest? To jest chyba strzelający jakiś ląd, wiecie? To wygląda jak taka sucha papryczka chili, jak takie kabanosy, nie? Tak to wygląda i to jest chyba jakieś cracklingowe. Tu jest ląd i w środku chyba są kuleczki z cracklingu. Odpalimy sobie ze 2-3 sztuki i resztę sobie zostawimy kiedyś do jakiegoś luźnego wieczornego strzelania. A więc kochani, nic nie pozostaje mi innego jak zaprosić was do oglądania i zobaczmy, jak wypadnie ta pirotechnika w akcji. A więc zapraszam do oglądania. Ok, kochani, odpalamy najpierw 50 mm.
Zabezpieczyłem sobie to. To już? O, wulkanik. Dość fajny taki wulkanik. Tak wypluwa, patrzcie, tak wypluwa taką magmę, nie? Taką złotą. O, ładny złoty. What? Nie wiem, co to tak miało być? Kurde. Tam nie było nic napisane, że to jest jakaś wyrzutnia. Ja pierdylam. Wystraszyłem się, że hej. Odłożymy na bok. Dobra, weźmiemy teraz tego maciora. Staniemy sobie, jak zacznie się wulkan, to się oddalam. Oczywiście kolejne dwa odpalimy, jak już będzie całkowicie ciemno. O! Jezu, ale pisk. Przeraźliwy pisk. O, to był słaby pisk. Fontanna. Tu jakiś słaby pisk był tutaj. Wypluwa. Tak jak w tamtej, tylko ta o wiele więcej wypluwa towaru. Chowam się za drzwiami. Ta o wiele więcej. O kur... No powiem wam tak, tu był pisk zdecydowanie gorszy. Patrzcie, jaka tuba. Tu był pisk zdecydowanie gorszy. Tu pisk mieliśmy lepszy, tu był pisk gorszy, ale tutaj pierdzielnięcie wyrzutni i efekty były zdecydowanie lepsze. No i teraz zobaczymy, jak będzie kompletnie ciemno i nagram je z odległości mniej więcej 25-30 metrów. Ale pisk! Teraz fontanienka. Dość dużo tego wyrzuca towaru. Ale wybuchło przy samej ziemi. Wybuchło przy samej ziemi. Nie wzbiło się w ogóle w powietrze. Czemu kurwa to nie działa? Ale pisk. Pisk przeraźliwy. Teraz wulkan. Ja się odsuwam i po tym wulkanie jest. Jest taki wulkanik. Niby nic. Figo fago. No, figo fago i cała dzielnica nasza. Dobra, spadamy do domu na podsumowanie. Idziemy teraz z tymi śmiesznymi żabkami. Zobaczymy, co to jest w ogóle. Taki ala karabinek. Przyjdźmy tu jeszcze raz, weźmiemy sobie z jednego takiego przebierańca. Mały przebieraniec. Takie coś jak kulki kręgmirowe. Dobra, przyświeć tutaj jeszcze raz. Łatynka. Idziemy. Odpalimy teraz wszystkie naraz.
Co ty na to? Dobra, idziemy tutaj. Tu je odpalimy wszystkie na raz. Czekaj, jako się ładnie ułożymy. Chociaż dzisiaj nie ma pogody dobrej do odpalania takiej pirotechniki. Jest strasznie zimno. Dobrze jest, zobacz. Bujek coś wymyśli, jest dobrze. No, lepiej pojedynczo odpalać niż tak wszystkie naraz. Wszystkie wypaliły, ale to był jeden wielki ogień i nic nie zostało. Dobra, idziemy na podsumowanie. A więc kochani, jesteśmy na podsumowaniu owych wulkano, fontanno, mino, wyrzutni. Chyba cztery w jednym, tu jest tylko napisane fontanna plus mina, tak naprawdę tu jest dość dużo tego. I co się mogę wypowiedzieć na ten temat? Jeśli chodzi o małą fontanienkę, pisk w jedne, jak i w drugie miała naprawdę dość intensywny. Ten pisk był naprawdę, może na kamerze tego nie będzie słychać, ale ten pisk naprawdę przeszywający był przez całe ciało. Taki pisk typowego demona. Dość fajnie. Później był wulkanik, takie fajne wystrzały złotych iskierek były. Też to dość fajnie wyszło. No i później był efekt miny, taki wystrzał i potem jakieś pociski wystrzeliły i wybuchły. Wszystko fajnie, pięknie. Gdyby te pociski chociaż zleciały na bezpieczną odległość, na bezpieczną wysokość, bo one wybuchały przy samej ziemi, w jednej, jak i w drugiej sztuce. Gdyby te pociski zbiły się wysoko, dałbym ocenę 10 na 10. Ze względu na to, że one mi się wzbiły dość nisko i wypadło to bardzo niebezpiecznie, bo gdybym stał 5-10 metrów od tego, mogłoby być nieciekawie. Więc moja ocena dla tego cuda jest to 8 na 10, tylko żeby te pociski wyżej się zbijały. Pisk super, fontanna super, efekt miny super, wyrzutnia super, tylko minusem jest to, że bardzo nisko wybuchło. 8 na 10. Teraz przejdźmy sobie do dużego kalibru. I tutaj tak, w pierwszej coś poszło z piskiem nie tak, bo tam widzieliśmy, coś się zaczęło palić, coś ten pisk był nie taki jak powinien, potem mieliśmy dość fajny wulkan. Złote, fajne iskierki, tak samo jak w mniejszym kalibrze. No i później dość potężny wystrzał, dobry efekt miny, no i wybuch. I ten wybuch był na całym niebie, licząc od ziemi, naprawdę. Od sąsiada po krzaki, taka jedna wielka kula, dobrze stałem w bezpiecznej odległości, bo mogłoby być nie za ciekawie, jakbym stał blisko. 55 zł za takie dwie tuby, jest to dobra cena, tylko nie wiem, czy mi się jakaś partia wadliwa trafiła, że to tak nisko strasznie wystrzeliło. Gdyby to chociaż wystrzeliło na jakąś bezpieczną odległość, że jak ktoś przy tym stanie blisko, żeby nic się nie przydarzyło, bo wiecie, ktoś w tym momencie jakby stał 10 metrów, mógłby dostać jakimś odłamkiem w oko i wtedy byłoby nieszczęście. Ale dlatego mamy instrukcję, żeby oddalić się na bezpieczną odległość minimum 20-25 metrów. Jest instrukcja, więc wystarczy przestrzegać instrukcji, nawet wam powiem. Używania przestrzegać przeszkodą w warunku mieścić minimum pionowo i na 15 metrów trzeba się oddalić. No. Widzowie powinni znajdować się minimum na 250 metrach, więc te 15 metrów da się spokojnie przebiec. Ja nawet z kamerą przebiegłem, więc z jednej strony da się to zrobić, z drugiej strony to jest tak niebezpiecznie odpalać przy większej ilości osób, jak ktoś się będzie kręcił, szwędził, może mi się tylko taka wadliwa partia trafiła. Ale tej dużej daję też ocenę 8 na 10, bo miała zdecydowanie mocniejszy wystrzał od mniejszej, ale że w pierwszej coś poszło nie tak z piskiem, bo tam się coś zaczęło palić, jakaś wada była prawdopodobnie produkcyjna, więc także jest 8 na 10. Przyznam się, że z chęcią w przyszłości sobie zakupię jeszcze po jednej pasce mniejszej i większej, dlatego że jak kiedyś zrobimy sobie luźne strzelanie, będzie większa liczba osób, to zrobię takiego pranka, po prostu będę kazał mi stanąć w odległości 15 metrów, podpalę i jakiś tam wulkanik, piski, wulkanik, a tu nagle taki wystrzał i nikt nie wie, o co chodzi. To jest dobry prank z tym. Tylko no, nie zróbcie takiego pranka, że komuś będziecie kazali stać 5 metrów od tego, bo może się wydarzyć naprawdę duże nieszczęście. Ale tak odległość mniej więcej 15-20 metrów i jak ktoś tego nie zobaczył, będzie jakiś pisk, wulkanik i koniec, a tu nagle będzie taki
porządne pierdzielnięcie i może naprawdę kogoś fajnie zaskoczyć. Mnie zaskoczyły, dlatego daję 8 i 8. Gdyby wystrzał był wyżej, pocisk się wznosił, byłoby po dychu, bo naprawdę to jest multi bajera. Wulkan, pisk, mina i wyrzutnia. Naprawdę rewelacja. Tylko wystrzał z wyrzutni jest troszeczkę za... Nie zadowolił mnie po prostu, jest troszeczkę zbyt niebezpieczne. No i trzeba przede wszystkim to obstawić. Niby to jest ciężkie, ale jednak trzeba czymś to obstawiać. Więc jeśli wam się spodobało, zostawcie łapę w górę, subik mile widziany. Podziękowania dla sklepu Piro Polska za te dwa produkty. Oczywiście tam dostaniecie. Ja się z wami żegnam. A co do tych żabek, powiem wam tak, żabki jak żabki. Rewelacji na mnie nie zrobiły. Pojedyncze sztuki dość fajnie wyglądają, ale jeśli odpalimy większą ilość, jest to kompletne marnotrawstwo. Najlepiej pojedynczo odpalać, więc takie żabki jak taka zabawecka, pirotechniczna, dość fajnie wypada. Więc ja się z wami żegnam. Jeśli wam się odcinek spodobał, no to już wiecie co robić. Trzymajcie się ciepło. Na razie!